Każdy wtorek, kilka minut po 20:00, magazyn Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie, to nasza oczywiście częstotliwość. Słuchaczy gorąco wita Maciek Wiącek, w doskonałym, rzecz jasna, nastroju, po inauguracyjnym zwycięstwie naszych piłkarzy, po 9 latach przerwy gry w Ekstraklasie. Rewelacja, nigdy jako Beniaminek meczu otwierającego sezon nie wygraliśmy, chociaż raz na inaugurację Ekstraklasy wygraliśmy, ale nie będę mówił, jak ten sezon później się skończył. Nieważne, nie skończył się dobrze. Ten na pewno skończy się inaczej. Dzisiaj goszczę w studiu Tomka Marca, wiceprezesa zarządu Wisły. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I Kamila Sylwestrzaka, piłkarza naszego zespołu. Witam cię, Kamil, serdecznie. Witam, dobry wieczór. I od ciebie zacznę. Tak chciałem. Miał być jeszcze Damian Piotrowski, ale z powodu urazu musiał się leczyć dzisiaj i pojechać do Łodzi, bo chciałem przywitać dwóch leniuszków, którzy zamiast biegać po boisku, to na trybunach oglądali mecz z Lechią Gdańsk. Potwierdzam, bo siedzieli obok mnie i łatwo było ich zobaczyć. Powiedz, jak to się, Kamil, z tej pozycji odbiera? Oczywiście ten leniuszek to żart, byliście kontuzjowani wspólnie z Damianem i dlatego nie mogliście w tym meczu wystąpić. No i chciałbym spytać o wrażenia, bo ja zawsze słyszałem, że dużo gorzej jest oglądać mecz z trybun, niż brać w nim bezpośredni udział. Tak, zdecydowanie. Dla mnie jest najgorszą rzeczą oglądać mecz z trybun. Wtedy piłkarz czuje bezradność taką, że nie może pomóc. Dużo więcej widzi tego, co się dzieje. Widzi, jak drużyna czasami cierpi w trakcie meczu, bo to nie jest zawsze tak, że może ma się przewagę, że się cały czas atakuje. Czasami też trzeba bronić i cierpieć na tym boisku i na pewno to jest o wiele cięższe siedzieć z boku, no bo nic nie możesz zrobić. Aha. Wtedy możesz tylko kibicować. A emocje wcale nie mniejsze. Dokładnie, nawet powiedziałbym, że większe. Bo tak jak powiedziałem, widać to z boku, widać wszystko, a jednak na meczu skupiasz się głównie na swojej robocie i głównie wtedy jesteś tak jakby zainteresowany. No. Mhm. I masz jeszcze pomóc. Wpływ, bo tak, możesz coś zmienić. Dokładnie, tak? Dokładnie. Powiedz, no to w takim razie, jakie emocje ci w trakcie tego meczu towarzyszyły? No zaczęło się, no widać, że zaczęliśmy troszeczkę bojaźliwie, no trudno zresztą się dziwić, graliśmy przeciwko rywalowi z tak zwanej górnej półki, który nie kryje swoich nawet mistrzowskich ambicji. My po tylu latach graliśmy pierwszy mecz na najwyższym szczeblu. Nie da się uniknąć stresu, nawet ktoś by mi zaklinał się, że on zupełnie luźno podchodzi do takiego meczu, to i tak w to nie uwierzę. Zresztą zaraz o tym naszym organizacyjnym stresie porozmawiamy z Tomkiem, bo taki też był. Więc zaczęliśmy go lekko przestraszeni, szybko rywal strzelił gola, no a później było już inaczej. No to jak ty reagowałeś na te wszystkie wydarzenia? Nie no, myślę, że ten stres był i to było widać od początku meczu. Tak samo w szatni gdzieś tam niektórzy chłopcy odczuwali ten stres, sami o tym mówili, jak rozmawialiśmy. No ale po bramce puściło, po bramce Szymiego wszystkich puściło. Zaczęliśmy lepiej grać. Wydaje mi się, że wcale nie byliśmy słabszym zespołem od Lechii, tak jak to niektórzy twierdzą, a nawet powiedziałbym, że lepszym i graliśmy jak równy z równym, mimo tego, że tam uważają, że będą grali o mistrza, więc na pewno nie jesteśmy słabszym zespołem, pokazaliśmy to w tym meczu i na pewno możemy sobie stawiać cele o wiele wyżej niż utrzymanie. Tutaj warto o tej przewadze któregoś zespołów, jak ktoś mówi, że ktoś był lepszy, ktoś był gorszy, to wystarczy popatrzeć na statystyki, tak? Strzałów przynajmniej, gdzie tak naprawdę tą rywalizację wygraliśmy. A jeżeli chodzi o stres, no to też trzeba pamiętać, że w naszym zespole grało 8 zawodników, którzy do tej pory grali w pierwszej lidze. Tak naprawdę 3 nowych tylko, którzy gdzieś tam mieli te większe doświadczenie ekstraklasowe, więc ten stres na pewno był. Ale tak jak wspomnieliście, bardzo szybko puścił i w końcu zagraliśmy to, co potrafimy. Ja powiem tak, akurat już po meczu w mediach, powiedzmy takich no, z trochę wyższym pułapem wiedzy na temat piłki nożnej, opinia była taka, że wygrana Wisły była zasłużona. No to jest tak, że wygraliśmy mądrością. Co z tego, że Lechia była przy piłce, skoro jej akcje były w jednym tempie, bez zmiany rytmu, bez przyspieszenia, kończyły się zazwyczaj na 25 metrze od naszej bramki. Trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast no już teraz myślimy o Piaście Gliwice. To za moment. Jeszcze nie ma się, ten wątek będzie również z twoim udziałem. Tomek, skoro już wspomnieliśmy o stresie, to wiadomo, że nam, którzy odpowiadali za wizerunkowo organizacyjną stronę tego spotkania, niestety nie za strzelanie bramek, no ten stres też towarzyszył.
powiedz, no, spisaliśmy się dobrze, jak to zostało ocenione przez obserwatorów, czy wszystko było na właściwym miejscu? Tak, no, zawsze można coś poprawić. No, dla nas to też była nowość dla wszystkich w klubie, bo to, co było kiedyś, tak naprawdę jest zupełnie w tym momencie inaczej. Ten produkt Ekstraklasy poszedł zdecydowanie do przodu i my jako klub musimy się do tego dostosować. No, staraliśmy się, żeby to wyglądało dobrze. Tak naprawdę też do końca nie wiedzieliśmy, jak to ma wyglądać, więc przez ostatnie 3-4 tygodnie tak naprawdę z dnia na dzień doprowadzaliśmy obiekt i naszą organizację do tego pułapu Ekstraklasy. No i oczywiście jakieś małe niedociągnięcia były, ale to też jest nauka na przyszłość. Gdzieś tam prosimy tak naprawdę o cierpliwość. My się uczymy z każdym meczem, ale jak na pierwszy mecz, można powiedzieć, taki debiut w tej nowej rzeczywistości, wydaje mi się, że spisaliśmy się bardzo dobrze i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Myślę, że możemy to zdradzić. Przedstawicieli Ekstraklasy na tym meczu było bardzo wielu. Każdy jakby odpowiedzialny za... Z prezesem Marcem na czele. Tak, z prezesem Dariuszem, tym razem Marcem na czele. Każdy odpowiedzialny za jakiś tam fragment bezpośrednio go dotyczący, no i raczej nie było krytycznych opinii, choć sami mamy też świadomość tego, detale gdzieś można skorygować, co obiecujemy zrobić już w trakcie najbliższego w Płocku meczu, czyli spotkania z Legią. A teraz tak jakbyś obiektywnie, bo miałeś tę możliwość siedząc na trybunach, ten mecz ocenił. To był dobry mecz piłkarski, taki sobie, no bo to, że był słaby, to choćbyście mnie tutaj bili, to nie powiem. Nie zgodziłbym się nawet z tobą, gdybyś powiedział, że ten mecz był słaby. Było bardzo dużo zwrotów akcji przede wszystkim. Była akcja, były fragmenty, że była akcja za akcję. Też fajne interwencje bramkarzy, bo Sewer bardzo, można powiedzieć, że latał w bramce i fajne interwencje obrońców, ale też ładne i składne akcje, więc w tym meczu nie zabrakło emocji. Był zwrot akcji, bo przegrywaliśmy, wygraliśmy, więc na pewno fajnie się go oglądało. A jak ci przyszło oglądanie akurat, no ja mniej więcej pamiętam, ale chciałbym, żebyś to słuchaczom powiedział, obejrzenie rzutu karnego strzelonego w taki sposób. Nie, no nerwy. Szczerze, to jak ja bym strzelał tego karnego, to bym zemdlał. Jak już ta piłka leciała, że Furmi miał ten luz, on mówi, że był pewny, że będzie gol. No ja, jak ta piłka leciała, to dla mnie to trwało z 10 minut. Ona leciała i nie chciała wpaść. Powiem tak, że całe emocje towarzyszące tej 11 były poważne. Bo jakby od momentu gwizdnięcia do wykonania minęły ze 2 minuty, co się rzadko zdarza. Dokładnie. Bo właśnie wtedy akurat ochrona musiała posprzątać serpentyny rzucone przez kibiców Lechii. Więc ja, choć widziałem mnóstwo już w piłce, to takiego karnego, na którego musiałem czekać 2 minuty, to nie pamiętam. A wam się zdarzyło, Tomek? Miałeś kiedyś jako kibic taką sytuację? Nie, no w ogóle powiem tak. Ja też, dla mnie ten, jak Dominik strzelał, to była wieczność, jak podchodził, ale potem dwukrotnie oglądałem jeszcze powtórki z tego meczu i w telewizji już tak długo to nie wyglądało. I tak się właśnie zastanawiałem, czy faktycznie gdzieś tam w telewizji to wycięli, czy po prostu nam się na meczu wydawało, że tak to długo trwa. No ale tutaj pełen szacunek dla Dominika, bo taki strzał w takim momencie przy takiej dużej publiczności jak na Płock, no to pełen szacunek. Ten uraz głowy chyba Dominikowi to zablokował mu myślenie. tak, i stres. A co to w ogóle się stało? Bo on już kilka dni chodził ze szwami na czole. Golił brwi. Golił brwi, rozumiem. No to zamaszyście dosyć, trzeba powiedzieć. Drobny uraz w spadingu zadkowienia. No, na szczęście chyba wszystko jest już w porządku. Szwy niedługo będą usunięte i no to teraz już będzie strzelał w sam róg dolny mocno, tak żebyśmy się w ogóle nie stresowali. Oby więcej takich bramek. Tak jest. No, natomiast no, rzeczywiście trzeba przyznać, tym bardziej, że bramkarz Lechii wydawało się, że robi ruch w niewłaściwą stronę, po czym się zatrzymał i tak naprawdę była taka obawa. Nie, ja nie mówię, bo on tam, czy on był na wykroku, czy był w stanie się, czy my tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Ale bać się o to, że on wystarczy, że trochę wysunie rękę i obroni ten strzał, to baliśmy. Piłka jeszcze nie wpadła do bramki, a Dominik już się cieszył. Więc... Czyli on wiedział. On wiedział dokładnie. No i muszę powiedzieć, że bardzo mnie się podobał też moment zdobycia tego gola, bo wtedy kibice Lechii jakby tak troszeczkę się rozbrykali, zapalili race, zaczęli rzucać te serpentyny i w tym momencie uciszyliśmy ich już tak do końca, prawda? Bo oni już do końca meczu po tym golu praktycznie się nie odezwali.
Żeby jak najmniej takich sytuacji w meczu, że gdzieś tam no, są te serpentyny. Ale to my za to odpowiedzialności od razu możemy też uspokoić jakby osoby zainteresowane. Nie ponosimy, bo to jest tylko odpowiedzialność Lechii i jej kibiców. Czy powiem tak, jak mamy strzelać bramkę w 70 czy w 93 minucie, to bez różnicy ważne, żeby ta bramka była zwycięska. Zdecydowanie tak. Panowie, wracamy na antenę po krótkiej muzycznej przerwie. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Wracamy na antenę 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie. Częstotliwość nadawania programu Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zawsze we wtorki wieczorem audycja poświęcona Wiśle Płock, magazyn kibica. Oczywiście zapraszam także na transmisję z meczów w naszej stacji. Najbliższy, ten z Gliwic, w całości na żywo od 15.30. Są też oczywiście inne przekaźniki, ale nie będziemy ich na razie reklamować, oprócz oczywiście strony www.wislaplock.pl, czyli tam relacji live na naszej stronie. Zanim jednak do meczu dojdzie, jeszcze dzisiaj jesteśmy na antenie. Tomek, bo mówiłeś o licznie zebranej publiczności. Rzeczywiście, jak na nasz stadion od wielu lat, była to najliczniejsza publiczność. Ale nadal, i chyba myślę, że ty się zgodzisz ze mną, gdzieś tam nasze ambicje sięgają zapełnienia trybun do ostatniego miejsca. No, oczywiście, że tak. Gdzieś tam w planach oczywiście mieliśmy, że ten stadion jeszcze będzie bardziej licznie zapełniony, ale nie narzekajmy, jest okres też wakacyjny, ale widać, że głód piłki w Płocku jest. Ludzie chcą oglądać piłkę na najwyższym poziomie i tak naprawdę widzimy, że jeszcze musimy troszkę pracy włożyć i ten stadion się zapełni, już dużo nam nie brakuje, ale i tak atmosfera na meczu była super, kibice też muszą się nauczyć tak naprawdę tej nowej perspektywy ze względu na to, że ten sektor jest bardziej rozłożysty w tym momencie, kibice są z jednej, z drugiej strony, więc też prowadzenie tego... Też po prostu młyn się rozciągnął. Dokładnie, ze względu na przeniesienie tego sektora gości, nasi kibice siedzą troszkę dalej, muszą tutaj też nasi kibice troszkę organizacyjnie popracować, żeby każda z tych stron słyszała dokładnie, co śpiewamy, bo były w pewnych momentach takie niedociągnięcia, ale tak jak wspomniałem na początku, gdzieś tam to jest nowość, uczymy się nie tylko my, ale również kibice. No i mam nadzieję, że ten stadion będzie się zapełniał z każdym meczem jeszcze bardziej, chociaż już tego miejsca za dużo nie ma, bo nie pamiętam sytuacji, gdzie dzień przed meczem na sektor G nie było już wolnych miejsc. Moim zdaniem to nawet w środę, ale to już jest jakby mało istotne, czy to była środa, czy czwartek, ale rzeczywiście zabrakło. No właśnie, więc oby częściej takie sytuacje. No i mam nadzieję, że na kolejne mecze już na każdym sektorze zabraknie miejsc. To Kamil, jesteś w zespole nowym piłkarzem od niedawna w Płocku. Jak tobie podobała się atmosfera na trybunach i czy możesz ją na przykład porównać do Kielc, gdzie spędziłeś kilka ostatnich sezonów? Wiem, że tam bywało różnie, jeśli chodzi o relacje kibice, klub, dochodziło nawet do jakiegoś takiego buntu ze strony części publiczności. Tak, nie chcę się nad tym tutaj zagłębiać. My mieliśmy z kibicami bardzo dobre relacje i to mogę powiedzieć do tej pory. Kibice wysyłają gratulacje, nawet po meczu naszym zwycięskim wysyłali gratulacje, żeby przekazać dla całego zespołu, także też się fajnie zachowują. A jeśli chodzi o porównanie, ja jestem tego zdania, że lepiej się gra na małym stadionie, ale pełnym, niż na dużym. Podziurawionym, że tak powiem. Tak, a w Kielcach jednak to było bolączką, że stadion ma 15 tysięcy, a przychodziło 7, 6 tysięcy, 8. No jednak widać było te puste miejsca. Raz pamiętam mecz z Legią Warszawa, gdzie przyszło, młyn był podwójny, przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi, więc atmosfera była też fenomenalna. A tutaj, tak jak już prezes powiedział, że liczymy na to, że ten stadion się niedługo zapełni do końca, ale też nie ma co narzekać, bo atmosfera była fajna, słychać było naszych kibiców głośniej niż gości, a jednak chyba o to chodzi. No zdecydowanie. Chociaż akurat my siedzieliśmy bardzo blisko tych kibiców gości, bo tam dosłownie, nie wiem, 15 metrów prostej linii. No tak, to prawda.
Kamil, chciałbym, żebyśmy teraz wrócili się do twojej przeszłości, bo nie wiem, czy wszyscy kibice orientują się na tyle, ale to jest w ogóle z tobą taka ciekawa historia, bo ty zaczynałeś swoją przygodę ze sportem od zupełnie innych dyscyplin niż futbol, albo nawet w trakcie jakby treningu miałeś do czynienia z innym sportem. Czy mógłbyś co nieco przybliżyć słuchaczom, o co chodziło? I dlaczego ostatecznie zdecydowałeś się na piłkę? No nie, no zawsze byłem, można powiedzieć, aktywnym dzieckiem. Mm-hmm. Od małego bąbla trenowałem biegi przełajowe, od tego się zaczęło w sumie. Mm-hmm. Później gdzieś tam z tych biegów, z tego wszystkiego, no stwierdziłem, że jednak bieganie nie sprawia mi radości, samo bieganie, zająłem trzeba się... Trzeba wziąć piłkę do biegania. Tak, tak, trzeba wziąć piłkę i pobiegać z piłką. No tak. Także zacząłem grać w piłkę z mniejszym bądź lepszym, bądź większym skutkiem i sukcesami. Gdzieś tam szło to cały czas do przodu, ale w pewnym momencie gdzieś ten uraz, jaki wywołały u mnie kluby w niższej klasie rozgrywkowej, czyli niepłacenie, czyli moje województwo lubuskie, z którego wybić się grając w piłkę jest naprawdę ciężko. Tak, bo tam nie ma żadnej drużyny na jakimś wyższym poziomie. Nie ma, nikt nie jeździ na trzecią ligę dolnośląsko-lubuską oglądać. Teraz jest ciut lepiej, ale i tak to wszystko kuleje, no bo naprawdę w trzecich ligach uważam, w drugich ligach gra dużo fajnych chłopaków, którym można dać szansę i można pomóc, a jednak... Ale ktoś musi ich po prostu zauważyć. Dokładnie. No, menadżerowie zajmują się tymi, którzy są w ekstraklasie, którzy grają gdzieś za granicą i to głównie na nich się skupiają. A jednak tym młodszym, biedniejszym chłopakom no, nikt nie pomaga. Ja już, można powiedzieć, gdzieś tam miałem okres w życiu, że się poddałem. Byłem bez pieniędzy, wróciłem z Gniezna, bez złotówki, bez niczego. No i uciekłem troszeczkę w kickboxing i później poszło Muay Thai i tak sporty walki. Tak. No i, ale słuchaj, była moja odskocznia od tych wszystkich nerwów. To jest w ogóle, nie sądzisz, że to jest niesłychanie trudne? Ja w tym znaczeniu pytam, przecież to no, trudno porównać te dyscypliny. Owszem, używa się nóg czasami, ale to jest jedyny punkt wspólny, bo przecież no, charakter tych dyscyplin jest skrajnie różny. O tak, wydaje mi się, że charakter tak, ale jeśli chodzi o sprawność naszą piłkarzy, można się z nas śmiać, że piłka nożna nie jest jakimś ciężkim sportem, ale wiem, bo trenowałem, mam dużo znajomych, którzy zaczynali od piłki nożnej, którzy trenowali później sporty walki i naprawdę sprawność nas jako sportowców jest bardzo duża, więc uważam, że nadajemy się do tych dyscyplin, ale to też wiadomo kwestia indywidualna, bo niektórym po prostu braknie, nie wiem, charakteru, werwy, samodyscypliny. Ale wydaje Bogu, mi się, że większość... W pewnym momencie zdecydowałeś się wrócić do tej najpiękniejszej z gier, no i co wpłynęło na zmianę decyzji ponownie? Poszedłem do Rzepina, podpisałem kontrakt w Rzepinie i tak naprawdę trafiłem na fajnych ludzi, fajną grupę i wszystko wróciło, no ale jednak ze sportu walki nie byłem w stanie zrezygnować, więc ciągnąłem dwie dyscypliny jednocześnie. Trochę ryzykując. No wtedy tak nie myślałem. No wiesz, teraz już chyba byś sobie na to nie pozwolił. No w Kielcach mi się zdarzało jeszcze wracać z sentymentu, także... Ale to jest tylko tak, żeby potrenować, a nie ryzykować jakiejś walki. Bez nóg, sam boks, jakieś tam akcje, kolano, łokcie, także skupiłem się bardziej na technikach bokserskich niż na kopanych. Przyznam, że to rzeczywiście, no ja nie znam tego przypadku na poziomie profesjonalnym, no bo jesteś przecież zawodowym piłkarzem, sportowca, który łączyłby ryzykowną, jakby nie było, sztukę walki z piłką nożną. No i jak widać, no żadnego uszczerbku na zdrowiu chyba nigdy poważnego nie miałeś. No nie, no zdarzało się, ale jakoś trzeba było sobie radzić. No mówię, w ekstraklasie bardziej to już było tak hobbystycznie, typowo się ruszać bez sparingów, bez niczego, także tam zminimalizowane było ryzyko do zera praktycznie, nic się nie mogło wydarzyć, ale wcześniej. Z drugiej strony, czy trening w innej dyscyplinie wspomaga twoje walory jako piłkarza? Bo zaleca się w ogóle sportowcom wszelkich dyscyplin uprawianie czegoś, co by jakby wspomagało ich na możliwości choćby motoryczno-fizyczne. Ja uważam, że tak. Mm-hmm. Że przede wszystkim zaczynamy doceniać, jaka jest piłka piękna. Jak ci pójdziesz, tam cię poobijają, także zaczynasz doceniać piękno piłki. Ale nie, to ja mówię, dla mnie to była typowa odskocznia, plus do tego swoje problemy, jakie miałem, uciekałem od tego
Czyli też odstresowanie, tak, emocjonalna nie, strona. Nie ukrywam, że mnie to bardzo odstresuje, odstresowywuje i mi to pomaga. Jak będziesz miał ochotę, to w Płocku również jest klub bokserski Gedeon Płock, więc serdecznie... Do czego ty go namawiasz? Zapraszam, żeby się odstresował. Do odstresowania. No, tak jak Kamil powiedział, tak naprawdę z boks i te proste ćwiczenia tak naprawdę mogą służyć do tego, żeby tak naprawdę się poruszać dodatkowo, ale nie są inwazyjne w żaden sposób na organizm. Podejrzewam, że każdy sport uprawiany w ramach granic określonych przepisami i odpowiednim przygotowaniem, bo nie można do tych dyscyplin podchodzić bez odpowiedniego treningu, to chyba nie jest groźne. Czy zgodzisz się z taką opinią? Myślę, że tak. Jak jest to z głową, to są tak. Odpowiedni ludzie. Najgorzej właśnie jak są sparingi i dwóch gorących wtedy, się złapie. Wtedy na pewno jest sport bardzo inwazyjny. Emocje wezmą górę nad rozsądkiem. Tak. No tak, to wtedy dokładnie. Pewnie jazda na rowerze może być też niebezpieczna, bo łatwo przesadzić z warunkami czy prędkością. Też dokładnie. Można sobie zrobić krzywdę. Dokładnie. No też Maćku, zobacz, że coraz więcej można zauważyć przede wszystkim wśród dzieci czegoś takiego, że oprócz tej głównej dyscypliny, mm-hmm. którą się trenuje, czy to jest piłka nożna, czy koszykówka, trenerzy dokładają, czy to basen, czy judo, tak naprawdę, żeby ogólną sprawność fizyczną poprawić. Podnosić, tak jest. Ja oczywiście tego nie kwestionuję, tylko zaznaczyłem, że mamy do czynienia już z profesjonalnym sportowcem. Ja zaczynam się trochę bać. Jest ta różnica, tak jest. Panowie, robimy krótką muzyczną przerwę i wracamy na antenę. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink, twój nowy energetyk. Jesteśmy ponownie 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, zawsze we wtorki wieczorem, kilka minut po 20, magazyn Kibica Wisły Płock. Kamil Sylwestrzak i Tomasz Marzec goszczą dzisiaj w studiu w trakcie naszej audycji. Zapraszam także przed oczywiście kolejnym programem na transmisję meczu z Piastem Gliwice, na którym teraz się skupmy. Kamil, gdy rozmawialiśmy w trakcie meczu z Lechią, to powiedziałeś, że już nie możesz się doczekać, że już od poniedziałku wracasz po urazie do treningu i na Piasta to będziesz w 200% gotowy. No to jak wygląda obecnie twoja sytuacja? Wczoraj wszedłem z drużyną trening, zaczęliśmy przygotowania do Piasta. Tak naprawdę ci, którzy grali, mieli wczoraj dzień wolniejszy. Mhm. My trenowaliśmy i wszystko jest, mam nadzieję, w porządku dzisiaj. Dzisiaj kolejny etap przygotowań, także... Znaczy jesteś gotowy, chodzi, tak? No tak, zacząłem treningi od poniedziałku, można powiedzieć, ale tak, na Piasta jestem gotowy. No jestem i ostrzysz do dyspozycji sobie trenera. Zęby, tak? No bardzo chciałbyś zagrać? No bardzo chciałbym, no wiadomo, że decyzja należy do trenera, ale tak jak powiedziałem, na Piasta jestem gotowy, jestem do dyspozycji, także teraz to już wszystko będzie zależało od decyzji w ciągu trenera. Kilku ostatnich sezonów miałeś okazję z tym przeciwnikiem zmierzyć się kilkakrotnie. Ostatnio Piast niewątpliwie zaskoczył całą ligę, zajmując drugie miejsce w tabeli i tak naprawdę do ostatniej kolejki ma jeszcze zachowując szansę na Mistrzostwo Polski. Co możesz o tym zespole powiedzieć? Z drugiej strony być może oglądałeś w niedzielę mecz Piasta z Krakowią, no i akurat tak, no to tam raczej nie zachwycił, mówiąc bardzo łagodnie. Nie, oglądałem, ale no, nie ma co tego tak rozpatrywać. Ja do końca nie biorę tego, bo nasza liga jest taka troszkę dziwna, że każdy z każdym może wygrać i to nie ma się czego wstydzić, mówiąc, że każdy może wygrać z Legią, bo tak jest, po prostu tak jest. I ja to doświadczyłem w Koronie Kielce, skazywali nas na porażkę przed sezonem, a tak naprawdę brakło nam dwóch punktów do ósemki. Tak. I Piast, który wygrywał z wielkimi w tej lidze w zeszłym sezonie, zdobył wicemistrzostwo, tak naprawdę nie przegraliśmy z Piastem w zeszłym sezonie, bo i wygraliśmy na Gliwicach, gdzie chyba byliśmy jedynym zespołem, który tam wygrał chyba na jesień, jeśli dobrze pamiętam, i u siebie zremisowaliśmy, i też mając przewagę, więc nie uważam, żeby w tej lidze ktoś budził aż tak wiele... się tak. Ani na respekt nadmierny, ani też być pewnym siebie za bardzo, skoro Piast stracił 8 goli. Dokładnie, ja uważam, że trzeba jechać jak po swoje, ale mieć ten szacunek do przeciwnika, ale bez większej bojaźni kogokolwiek, czy przyjedzie do nas Legia, czy będziemy jechać na Lecha, czy na Piasta. Nastawienie jest na komplet punktów.
Tak, rozumiem. Zawsze, w każdym meczu jest taki sam. Doskonale. Tomek, wiem, że kibice organizują poważny wyjazd do Gliwic. Czy możesz coś powiedzieć, czy masz wiedzę w ogóle na temat tego, organizacji takiego wyjazdu? Znaczy, no, zapisy trwają do piątku, do godziny 12, z tego co pamiętam. Wszystkie informacje na temat wyjazdu znajdziecie na naszej stronie internetowej, bądź na profilu facebookowym stowarzyszenia. Więc oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych. Warto pokazać się na pierwszym meczu wyjazdowym, szczególnie, że to jest niedziela. Tak naprawdę dzień wolny. Potem za dwa tygodnie będzie troszkę gorzej, bo gramy w Chorzowie w poniedziałek, więc będzie troszkę ciężej wyjechać na ten wyjazd. No tak naprawdę nasi kibice już pokazali w pierwszej lidze, że potrafią się zorganizować i w dość licznej grupie pojechać na mecz wyjazdowy, czy to z GKS-em Bełchatów, czy z GKS-em Katowice. Więc mam nadzieję, że tutaj w Gliwicach również zobaczymy dość sporą liczbę naszych kibiców, więc serdecznie zapraszam do zapisów do piątku, do godziny 12. Lepiej zrobić to wcześniej zdecydowanie, aby też kibice mogli zorganizować odpowiedni transport, żeby nie było problemów z wyjazdem, czyli trzeba tak naprawdę odpowiednią ilość autokarów zarezerwować, żeby nikt potem nie musiał jechać swoim prywatnym samochodem. Nie pamiętam, jakiej wielkości jest sektor w Gliwicach, ale nie jakiś tam strasznie ogromny, fajnie by było go wypełnić. No dokładnie, szczególnie, że no, też wielu kibiców nie było w Gliwicach, nie widziało tego stadionu, jest dość specyficzny. Tak. To jest hala. Fajny stadion, no, fajny dla kibiców, fajnie się niesie akustycznie. Tak. Zawsze nasi kibice, znaczy nasi, w sensie mówię Korony Kielce, tak, w poprzednim klubie, lubili jeździć właśnie do Gliwic, bo mówili, że tam fajnie słychać, więc myślę, że nasi kibice Wisły też będą zadowoleni po tym wyjeździe. Ja mam wrażenie, że jak tam był akurat, no ja już ten stadion widziałem, byliśmy akurat na meczu inauguracyjnym wspólnie wtedy, gdy Piast otwierał obiekt, to grał przeciwko Wiśle Płock, to był mecz w pierwszej lidze. Aha. I ja pamiętam, że no ja miałem wrażenie, że jestem w hali. Przez to, że te ściany z blachy są tak jakoś tak otaczają obiekt, no jest co prawda odkryty dach w środku, ale ja tak, pierwsze skojarzenie, gram w jakimś hangarze. No, jeden dziwny temat, który gdzieś tam mi dla mnie był zauważalny, to było to, że trybuny są wysoko od boiska, tak, tam jest metr półtora i to jest taka dziwna sytuacja. No tak, dół jest pusty, można tam, to one są podniesione, takich konstrukcjach betonowych. Tak. Mhm. Ale no, mają nowy stadion, więc tak jest, się cieszą, więc no... Też bym tak naprawdę chciał, żeby w Płocku taki był, tak blisko tak naprawdę boiska, bo tak naprawdę to jest najważniejsze w dzisiejszej piłce, żeby czuć tą atmosferę piłkarskiego widowiska, więc no warto pojechać, zobaczyć, szczególnie dla tych kibiców, którzy gdzieś tam jeszcze nie widzieli tego stadionu, więc zapraszamy, no z naszym piłkarzem na pewno potrzebny jest doping, głośny doping, a tak jak Kamil powiedział, tam akustyka jest fajna, więc na pewno taki doping będzie, bo liczę na to, że dość liczna grupa kibiców z Płocka zjawi się w Gliwicach. Kamil, nasz przeciwnik jest troszeczkę w takim małym kryzysie. Nie chodzi nawet o wyniki, bo to każdy może przegrać dwa mecze. To nic wyjątkowego. Ale dosłownie przed niemal pierwszym gwizdkiem odszedł z tego zespołu trener. Na razie jego asystent, który pracuje z zespołem, uważany jest za tymczasowego szkoleniowca. Sądzisz, że to jest akurat taka fajna okazja, to jest handicap dla nas? No bo wiadomo, że na pewno jakiś dodatkowy stres i emocje piłkarzom Piasta i w ogóle klubowi jako całości towarzyszą. No czy nie byłoby fajnie skorzystać z tej okazji? To nigdy nie wiadomo, nie można tak rozpatrywać, wydaje mi się, tej sytuacji, bo czasami to pomaga, czasami to przeszkadza. Może być to mobilizacja też dla rywala. Dokładnie. A my się jednak nie skupiamy na tym, co się dzieje tam od środka, bo to jest sprawa tylko i wyłącznie Piasta i fajnie by było, jakby wszyscy dookoła pozwolili im poukładać to, oczywiście, a nie roztrząsali, bo tak naprawdę wszyscy się zajęli tym, co złe w Pieście na chwilę obecną. Wszyscy o tym trąbią, a jednak no to no szkoda by było, szkoda chłopaków przede wszystkim. Ja mówię to jako zawodnik, że szkoda mi chłopaków, że to tak się dzieje, jak się dzieje. Ale my jako drużyna, jako Wisła Płock skupiamy się tylko i wyłącznie na kwestiach sportowych i na Pieście jako na przeciwniku.
sportowym, a nie na tym, co się tam dzieje. Dzieje wewnątrz. Ale słuchaj, no wiesz, no bo przypomina mi się nasza rozmowa, gdy się poznawaliśmy. Sam powiedziałeś, no, rok temu dokładnie przed startem ligi w Kielcach też był bałagan, używając łagodnego określenia. I sam powiedziałeś, że to ty i znajomi po prostu organizowaliście drużynę czasami. Na zasadzie nie było wiadomo, jak klub będzie finansowany, czy w ogóle znajdą się środki na start w rozgrywkach, na kontrakty dla zawodników. Sam namawiałeś kolegów z Polski, sam współtworzyłeś, można tak powiedzieć, zespół. I na pewno ta atmosfera nie pomagała jakby no, spokojnemu przygotowaniu się. Z drugiej strony udało wam się stworzyć zespół, który o włos nie znalazł się w grupie mistrzowskiej, a w ogóle jeśli chodzi o utrzymanie, widzę, to nie ma żadnych problemów. No tak, z tym się zgodzę, natomiast to były troszkę, wydaje mi się, inna sytuacja niż teraz w Piaście, bo Piast jest poukładanym klubem, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o takie rzeczy. Z tym nie było problemów, Piast ma zawodników, chociaż uważam, że się osłabił bo odeszli dwaj kluczowi piłkarze, tak. Natomiast, no mówię, tam się musi poukładać to od środka. Ja, mnie tam nie ma, nie wiem, jak to wygląda, nie chcę też mówić. Nie, ale odniosłem do tego, że w przypadku Kielc, gdzie też było, raczej sytuacja nie do pozazdroszczenia, umieliście się zmobilizować, nawet w trudnym momencie, że to podziałało na was jako kolektyw, raczej dopingująco, a nie deprymująco. I życzę Piastowi, żeby też podziałało, ale po za tym tydzień. Meczu. Po tym meczu, zdecydowanie po tym meczu. Tak naprawdę ciężko nam mówić, co tam się dzieje, no bo tak naprawdę to, co się czyta w mediach, no to nie do końca może być tam prawdziwe. Nie, Tomek, ja po prostu mówię, wiesz, no trener, który przed pierwszym meczem na dwa dni jakby odchodzi z pracy, zawsze jest to no, dziwny sygnał. Właśnie, ale my nie znamy kuluarów nie wiemy dlaczego odejścia. Tak, może nie dogadywał się już dawno temu, a po prostu teraz była taka decyzja, nie wiemy tego. Macie, no to jest taka sama sytuacja, no dość podobna, jak była tak naprawdę w Płocku rok temu, po 4-5 kolejkach tak naprawdę u nas też, po wszystkich zmianach, jeżeli chodzi o zawodników, tej drużyny nie było, tak, no gdzieś tam wystarczył jeden dobry mecz i to poszło do przodu, więc tutaj tak naprawdę są takie niuanse, do których no, mam nadzieję, że tak jak Kamil powiedział, że to dopiero po naszym meczu się gdzieś tam zadzieje. Poukładają się za 10. Ale no szkoda tak naprawdę zespołu, który zdobył wicemistrzostwo Polski i tak naprawdę zawodnicy umiejętności piłkarskie mają, więc no o tych samych zawodników też chodzi, tak, żeby tutaj sobie mogli poukładać. Też potrzeba na pewno jakiegoś bodźca w szatni, ale nimi się nie zajmujmy, zajmujmy się swoją grą, bo to jest dla nas najważniejsze. I tak kończymy naszą audycję. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wizytę w studiu. Tomasz Marzec. Dziękuję bardzo. Kamil Sylwestrzak. Dziękuję ślicznie. Zapraszam na następny program za tydzień, a jeszcze wcześniej w niedzielę od 15:30 na transmisję na żywo z meczu na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Przypominam, częstotliwość 103,9 w Ciechanowie, 104,3 w Płocku. Kłania się i dziękuję za uwagę. Maciek Wiącek. Do usłyszenia.